wszystko z niepokalaną. Nazywam się Małgorzata Daszczyszak. Od 2014 roku pełnię funkcję moderatora krajowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, w Polsce znany jako apostolat maryjny. Do wielkiej rodziny wincentyńskiej należymy od 2005 roku. Duchowość 360 grup parafialnych w Polsce oparta jest na treści objawień Najświętszej Maryi Panny świętej Katarzynie Labouré, które miały miejsce w domu macierzystym Sióstr Miłosierdzia w Paryżu przy ulicy Dybak 140. Naszym najważniejszym zadaniem, celem jest szerzenie kultu niepokalanej, cudownego medalika, szczególnie poprzez formację modlitewną, troskę o ludzi chorych, samotnych, zaniedbanych, duchowo obojętnych i zagrożonych religijnie, a także realizację apostolatu miłosierdzia wobec ludzi ubogich materialnie. Realizując te cele w codziennym życiu, szczególnie w obecnym czasie pandemii i wojny w Ukrainie, kierujemy się zachętą podyktowaną przez Maryję: przychodźcie przed ten ołtarz. Zwracamy szczególną uwagę na spotkania z Panem Bogiem w modlitwie. Od pierwszych dni wojny w Ukrainie trwamy dniem i nocą na rozważaniu tajemnic różańcowych w intencji pokoju. W okresie Wielkiego Postu, Bożego Narodzenia i w czasie różnego rodzaju klęsk przygotowujemy paczki z żywnością, ubraniami, środkami czystości i dostarczamy je do osób chorych, samotnych i bezdomnych. Docieramy także z modlitwą i prasą katolicką do osadzonych w areszcie. Rozdajemy cudowne medaliki, informując jednocześnie o zapewnieniu Maryi, że obdarzy szczególnymi łaskami tych, którzy nosić go będą z wiarą i z ufnością będą odmawiać inwokację: o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Nie przeszkodził nam w tym działaniu okres covidowy, a obecna potrzeba opieki dla uchodźców z Ukrainy spotęgowała nasze wysiłki. Wszystko z niepokalaną.